W kolejnym wywiadzie na kanale Imker zapraszam Cię na rozmowę z Marcinem Osmanem. Marcin to autor, wydawca, sprzedawca i przede wszystkim przedsiębiorca, a o tym, jak sprzedawać, jak marketować i jak dociera ze swoimi produktami do jak największej liczby osób, opowiadamy w naszym wywiadzie. Zapraszam. Marcinie, mam tutaj książkę z 2021 roku, wywiad z tobą w historiach twórców, w której mówisz wprost, że zawsze znajdzie się 5000 osób, które kupi Twoją książkę. I czy Marcin Osman dzisiaj uważa tak samo? Tak. Natomiast nie znam odpowiedzi na pytanie, co do konkretnej osoby, która tych 5000 klientów szuka, jaki to będzie długi okres czasu. Okej, okay, czyli czas jest niewiadomą. Zmienną, jest zależna od wielu czynników. czynników. A powiedz mi, powiedz mi w takim razie, jakbyś się za to zabrał, mając te zasoby, które masz, i jakbyśmy sobie tak przeszli przez to, sprzedaż po kolei? Dobra. Pierwsze 10 sztuk. Jakbyś sprzedał pierwsze 10 sztuk? Wchodzę sobie na mój messenger i patrzę, z kim pisałem ostatnio, z góry w dół. Mhm. I wybieram sobie z tych osób kogoś, kto jest klientem na to, co mam. Niech to będzie książka. No bo to są ludzie, z którymi pisałem coś, którzy mi się zawdzięczają, ja im coś zawdzięcza, mamy relacje. I z tego wpadają pierwsze zamówienia. Bum! Strategia numer jeden. Piszę 10 osób, do 50 osób, z tego pewnie skoczy 4-5 transakcji, a nie jest wykluczone, że z tego wskoczy jakieś zamówienie na 5 albo na 10 egzemplarzy per y, klient. No, więc mamy to. Dalej. Patrzę w swoje media. Gdzie mi najprościej pod tych klientów sięgnąć? Czy marketingiem, czy sprzedażą. I znowu wychodzi sprzedażą, czyli patrzę w moją bazę klientów, kto ze mną coś robił. Większego, mniejszego. I patrzę na przykład, czy jest firma, która może być partnerem wydania i kupi 100 książek albo 50 książek. Poszukamy najprostszych, najłatwiejszych sposobów, sprzeda sposobów sprzedaży. Nie buduję marketing z książki. Więc jest to drugi krok. Trzeci krok, idąc zegary w wajneczu, się sobie, kto mi coś zawdzięcza, kogo podwiozłem kiedyś tam po pijaku do domu, komu coś tam doradziłem za free kiedyś. I robię sobie taką listę osób i do nich się zgłaszam, wysyłając im informacje o tej książce. Ta lista może być 100, może, może mieć 50, może mieć 10 kontaktów. No i patrzę, co się dzieje. Ale najważniejsze jest to, że zbieram sprzedażę, a nie obietnice zakupu. To jest fundamentalna różnica, jak się doskonale o tym wiesz, bo my myślimy tak samo o biznesie. Tak jest, czyli nie dajesz, nie dajesz komuś linku yy, na zasadzie, czy kupiłbyś tą książkę, jak ktoś ci deklaruje tak lub nie, tylko konkretny link do koszyka z konkretną ceną. Kupi, super, nie kupi, no to wtedy szukamy następna, następnej zainteresowanej Ta, osoby. Tak, i teraz ci, którzy nie ogarniają subtelności, a słuchają tego wywiadu, powiedzą, co za buc i spammer, a chodzi o to, żeby to ładnie, na miękko podać. Więc to jest pierwsza rzecz. A, I druga... Yy, Mówimy o najłatwiejszych sprzedażach, czyli one się dzieją w formie kontaktów bezpośrednich. Gdybym ja zadzwonił do ciebie wydaję nową książkę, to byś kupił książkę moją? Kupiłbyś tą moją nową książkę? książkę. Kupiłbym. A jaki byłby powód tego zakupu? Z znam cię, widziałem już twoje wcześniejsze książki, czytałem wcześniejsze książki i wiem, że no y, słabe książki nie wydajesz, krótko rzecz ujmując. Dobra, ale gdybym chciał argumentu bardziej takiego zaawansowanego powiedzieć, to bym ci dał do zrozumienia: "Hej, ale nie kupujesz książek swoich klientów? Na przykład? No ja, kup ja, ja, kupuję, nie? ja kupuję, więc tutaj nie mam z tym żadnego problemu. Eee, nawet wczoraj łapałem się na tym, że kupowałem, zauważyłem, że coś w czyimś koszyku nie działało tak, jak powinno i od razu mu to poprawiłem przy okazji. <grym> że ktoś sobie sam coś skonfigurował, coś nie działało, to wszedłem do niego do sklepu, bo, bo to jest nasza platforma sprzedażowa i mu od razu poprawiłem i dałem mu znać, hej, poprawiłem ci to i to, na przyszłość <grym> masz już naprawione. To ja robiłem wcześniej zamówienia w sklepie online, nie u ciebie. Bo to z żywnością i nie działał im blik, nie działała im szybko płatność moją mają alior, więc zrobiłem zwykły przelew i napisałem do nich, hej, i teraz czego się obawiałem, że robiąc ten przelew, wyślą mi paczkę we wtorek, a nie w poniedziałek, no bo tam księgowanie się Więc napisałem e mail, nie działał wam to, to i to. Potwierdzeniem w załączniku swoją część zrobiłem. Wyślijcie paczkę w poniedziałek. No i widziałem już informację, paczka poszła. I teraz pytanie: czemu do mnie się nie odezwał? No hej, dzięki. Albo cokolwiek. Poziom wyżej, nie? Dobra, Marcinie, ale tak, mamy, jesteśmy, jesteśmy na tej książce, bo na tym się skupiamy. To jest wywiad o sprzedaży. Mamy te 100 sztuk sprzedane Twoimi kontaktami bezpośrednimi. Co robisz dalej? Komunikuję wszędzie, gdzie mam dostęp, że sprzedałem pierwsze 100, 100 sztuk książki, egzemplarzy książki, którą tworzę, czy już tam preseluję, czy tam będzie lada moment opcja kupna właściwego. A ja mam odwrotny problem teraz. Wydajemy książkę, gamifikacja. W praktyce, Yukaj I mnie ludzie już pytają o to, że chcą hajs przelewać, bo znają już ten mechanizm u mnie. A ja mówię, nie, musicie poczekać na rozpoczęcie oficjalnej gry, która wokół książki się będzie działa. I to jest taki trochę wbrew mnie, ale to jest duża akcja, więc sobie to zmieniamy. Ja już, ja już, mam, już mi płyną do mnie pieniądze. Ja mówię, nie, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj jeszcze trochę, to kupisz więcej egzemplarzy za chwilę. Więc to jest inna, inne, inne podejście do tego tematu. Powiem tak, każdy chciałby mieć taki problem, w sensie taki, że mówić, nie, nie chcę chwilowo waszych pieniędzy, no ale ja jestem tym, powiedzmy, debiutantem, czy tam wydaję swoją pierwszą książkę, czy tłumaczę, czy jestem wydawcą, bo też mogę przecież kupić prawa i wydać książkę, no ale chcę pójść właśnie od tego, powiedzmy, stu, które wykorzy wykorzystałem wszystkie możliwe kontakty, jakie mam, do tego pierwszego tysiąca. To co swoim zdaniem powinienem robić? Kontynuować to, co działało, czyli masz strategię na sprzedaż 100 egzemplarzy, i wszyscy w tym momencie mówią: No, okej, okay, wyczerpałem te narzędzia. Nieprawda, możesz pójść głębiej, robić dokładnie to samo, poszerzając tą kolejną grupę ludzi, których w ogóle siebie znasz. No Drugim krokiem, już idąc w kierunku marketingu, jest komunikowanie wszędzie, że ta książka już istnieje, że będzie, że możesz kupić i tak dalej. I z tego też spływają kolejne zamówienia. Przecież to była moja droga z książką o się ucieka, to moją pierwszą książką, że wchodziłem sobie na portale z hasłem biznes, Startup, Sprzedaż. To był taki portal, mam startup. Czy może nawet jeszcze. Ciągle jest, jest. ciągle jest. I, tak. i to było y, lat temu chyba z 8 czy, czy 9. I mówię do nich, hej, napiszę wam ze free artykuł. Chodź mi tylko linkowanie książki na końcu tego artykułu jako moje wynagrodzenie spoko. I ja miałem wtedy tak małą sprzedaż mojej książki, że dokładnie wiedziałem, że publikacja tego artykułu zamówienia, które wpadają, to są właśnie z tego artykułu. I na przykład tym artykułem sprzedałem 5, 7 dziewięć egzemplarzy książki. Wow, super! Zrobiłem pięć I to było mega wow. I tak bardzo mało miałem sprzedaży wtedy z internetu, że dokładnie wiedziałem bez jakichś tam kodów, statystyk, że to właśnie od nich jest. Więc dalej sobie szukam portalu: mam biznes.pl, nie wiem, mam firmę.pl, mam, firmę mam klienta.pl i mówię im dokładnie to samo. Hej, napiszę wam artykuł. Za free, merytoryczny w temacie, tylko musi być linkowanie jasne do mojej książki z kulturą chcesz więcej, kup moją książkę. Boom. Czyli wykorzystanie czyjejś społeczności tak, w tym całym procesie. Tutaj bym to podzielił na dwie części. Jedna to ktoś ma swoich czytelników, ale jest stroną internetową, a nie jest społecznością szalową, bo to bym podzielił na dwa różne podejścia. No i takich portali może być nieskończenie dużo. Najpierw takie małe. Bo te onety to trochę trzeba się nakombinować, żeby tam się wbić. A z drugiej strony, ten ruch onetu nie zawsze jest ruchem, który wygeneruje sprzedaż. A druga część to, co właśnie zaczęłeś mówić, czyli grupy tematyczne. też mam idealny przykład książki, gdzie tu jestem wydawcą: książka Wim czyli o morsowaniu i o zimnie, oddychaniu. Ja nie miałem w swojej bazie książki, nie miałem w swojej bazie klientów tu i teraz na tę książkę, może kilku, kilkudziesięciu. Ale była grupa na Facebooku o nazwie Wim Hof Polska. Prawie 15 tysięcy osób. No nie ma lepszego, no nie ma lepszej grupy niż ta grupa na tą tematykę książki. No i znowu, pierwsze kilkaset czy kilka tysięcy książek poszło w tej grupie. Okej, okay, ale dobra, no to wybierając książkę o Wimie Hoffie, y, widziałeś, że taka grupa już istnieje i do niej można uderzyć, dlatego wybrałeś tę książkę? Czy po prostu ta książka cię wciągnęła, cię tak? A dopiero później szukałeś dróg, gdzie może się sprzedać? Zobaczyłem tak duży kult wokół autora, jakim jest Wim Hof. Że wszyscy nim się podniecali. O Jezus Maria Chow, Zaszły Machofa, ja tak nie nie znam, nie znam, nie znam. Wpisałem później w internet. Rzeczywiście wiem, że on jest, ma swoich fanów, miłośników, wyznawców, więc to jest bardzo ważne, chyba najważniejsze. Przy wyborze autora książki niewłasnej, tylko którą wydajemy. Istotne, czy ten fanbase również jest polskim fanbase'em. Drugim przykładem autora, który ma taką społeczność jest Jordan Peterson. Ludzie, którzy ją wydali w Polsce też bardzo fanie dotali do grupy y, fanów, miłośników, wyznawców Pet Petersona. I ciężko mi jest wiesz, znaleźć jakieś inne przykłady y, takich społeczności autora w Polsce, bo są społeczności generalne, ale nie zawsze w tej społeczności są y, polscy fani. Jest Gary Wajnerczuk, ale on nie ma polskiej grupy Gary'ego Weinaczucka takich wiernych mega gigafanów jak Uimochowcy czy nawet Peterson no jest kilka przykładów tutaj już macie czyli w przypadku Hofa była książka czy, i dopiero i to społeczność, zaczęła zacząłeś społeczność i wkręciłeś się w temat, dlatego zdecydowałeś się wydać książkę wiesz co, niektóre rzeczy chodzą równolegle, pierwszą decyzją to było że są wyznawcy że sam jestem wyznawcą, bo jakby pra pra prak praktykuję te metody i doświadczyłem, że one działają później jest w internecie czyli YouTube, Facebook, Instagram czy to jest żywe, tak, tak, tak tak. tak. jak zobaczyłem tą grupę na, na fejsie to już myślę, o kurde, dobra to idealnie. Czyli teraz moim zadaniem będzie zrobić relacje z grupą i adminami, żeby oni pomogli, a nie zbanowali za to, że mimo iż daję Biblię dla ich e, grupy, to i tak się może okazać, że masz bana z grupy, bo ktoś mówi, że hej, hey, hey, Osman tylko sprzedaje. To, to jest tylko spam, to jest tylko spam, tak? Nawet jeżeli jest to idealnie, zero-jedynkowo, obiektywnie oceniany fakt, że to jest dla Ciebie super, bo nie było takiej książki, nie było książki tego autora. Pustyka. Więc wchodzą w kwestie później, w kwestie później takie międzyludzkie relacje. Ktoś napisze do admina, że hej, yo, tam osmana jest za dużo. Ja raz miałem wykop z grupy, gdzie było mi za dużo, a pisałem merytoryczne artykuły. Napisałem ich 10, był link, były zakupy i w końcu mi wywalili. Then what the fuck? Admin mówi, że dostał zbyt dużo wiadomości od osób z grupy, że mnie jest za dużo, mimo... Że naprawdę dawałem gęstą wiedzę za free. Tylko dając na końcu link do, do mojej książki. Tylko tyle. Czy to książek. Okej, okay, a jeszcze tak odnośnie Wima Hoffa to bo na pewno nie miałeś u siebie segmentu osoby zainteresowane oddychaniem i kąpielami na zimnie, bo wydawałeś książki biznesowe, ale jednak zauważyłem, że udało ci się z tej swojej społeczności. Przekonać bardzo dużo osób do tego, żeby po Vimachofa sięgnąć i przynajmniej przetestować tę metodę? Czy tam dowiedzieć się więcej? Czego może nie jestem najlepszym przykładem, ale już na przykład moja teściowa jest, bo u siebie kupiłem książkę Wimachowa, którą ona dostała. I do dzisiaj to nawet wczoraj ją miałem i chodzi do rzeki tak, yy, yy, przy niskiej temperaturze i robi te wszystkie rzeczy, które są w tej książce opisane. Więc yy, czy to było tak, że wiedziałeś, że chcesz zainteresować tą swoją społeczność tym tematem? Czy to miała być książka, która żyje sobie oddzielnie? My się bardzo mocno otrzymamy tego, że wydajemy tylko i wyłącznie takie książki, którymi my żyjemy. Czy gdybym książkę wydał sam, bez bycia jej praktycznym ambasadorem, który do tej wody włazi i był w tej śnieżce, na śnieżce w gaciach zimą, no to bym bardzo dużo stracił tych sprzedaży, które się zadziały. Do tego dołożymy jeszcze element szczęścia. Nikt nie wiedział, że będzie tak duży wybuch fanów Morsowania w sezonie. 20, 21. 20, 21 nikt tak, tego nie, uh -huh. tak, Nikt tego nie przewidział. Ludzie mówią, że tam pandemia, strandemia, whatever. Nikt nie był mądry wtedy. Teraz wszyscy robią audyt wsteczny, je, analizują rzeczywistość, czemu to wyszło. Więc też to bardzo pomogło. Ale to też nie jest tak, że tej książki poszło nie wiem, 2 miliony egzemplarzy. A teoretycznie tyle powinno pójść, patrząc na duży hype na morsowanie. Natomiast grupie morsujących osób też nie wszyscy są wyznacami Uimahofa. Bo niektórzy łażą w czapce w rękawiczkach i w ciepłych kąpielówkach. A Wim mówi, właśnie do zimna dla zimna, a nie izoluje się hmm. od zimna. I to jest zupełnie inna szkoła. Dobra, a to teraz wracamy do tej naszej książki i sprzedaży. W którym momencie i czy w ogóle jest sens, Twoim zdaniem, uruchamiać płatne działania marketingowo-sprzedażowe? Ja jej uruchomiłem w miarę późno, mówiąc o moich początkach, ale też był tutaj inny internet, czyli organik lepiej działał. Posty na Facebooku po tysiąc komentarzy, lajków, dzia działy się u mnie na koncie prywatnym. Czy live, na których było kilkaset osób po prostu po wejściu na live. Kiedy dołączyłem płatny ruch? Płatny ruch dołączyłem. Wiem kiedy, bo Kamila była w ciąży, więc jakbyś na, na osi czasu określić, więc to było 20, w roku 18. Bo szukałem sposobów na to, żeby mniej pracować, moimi roboczymi godzinami szykując się na rolę ojca, nie wiedząc co mnie czeka, więc chciałem sobie zawczasu ten, za ten kalendarz uwolnić. Wtedy wdrożyliśmy Facebook AdSy. Czyli w 18 włączyliście piękną reklamę, i teraz to jest po prostu jeden z kanałów. Taką świadomą reklamę, nie? Że, tak, że, okay. że, że regularnie, że duży budżet, że ciśniemy. Przecież jakieś eksperymenty były takie bardziej strzały, a okej, okay, działa organik, tego nie muszę robić. Okej, okay, a gdybyś miał teraz tak. Startujesz, to zaczynałbyś tak jak ty, zaczynałeś od jednej książki, dopiero jeżeli to wypali, robił następne, zaczynałbyś od całego katalogu produktu, gdzie byś widział ten taki początek. Robiłbym tak, że wydałbym książkę swoją, żeby mieć własny produkt, ale też wokół niej od razu był, miałbym w sklepie książki tematyczne innych wydawców, które zwiększałyby koszyk klienta. To są pieniądze za darmo. Czyli co, kupiłbyś po prostu z, z rynku te książki, żeby je mieć? No tak, ale możesz kupić jeden egzemplarz, mieć jeden egzemplarz na stanie, albo kupić pięć egzemplarzy, albo wziąć karton i masz je. Większość dystrybutorów daje opcję prawa zwrotu, więc masz małe ryzyko może e, kapitału że klient wchodzi do mnie, pisze książkę o morsowaniu, no to oczywiste, że muszę mieć książkę o moją morsowaniu, Wimachowa i te trzy, jeszcze inne w tej tematyce i będą wpadały zamówienia na, na moją książkę, moją książkę, moją książkę, a ktoś kupi wszystkie książki. I najważniejszą taką lekcją, którą sam sobie rozkminiłem, było to, że ja nie mogę mieć tylko i wyłącznie własnych produktów. No bo klient wchodzi, on chce kupić więcej w tej tematyce, więc wychodzi na inne miejsce. I mi, się mi zawsze się wydawało, że Kupi na Allegro, bo tam jest taniej. Część tak, ale część nie. Więc robimy sklep dla tych, którzy mówią: Wolę kupić u ciebie. Jedna paczka, jeden kurier, bardziej eko. Nie oczekuję 15 kurierów, tylko jednego dnia widzę. Jeden mail, jeden status, jeden przelew, tam załatwiony. A tym, co powoduje, że kupują u mnie, jest to, że część książek jest tylko wyłącznie u mnie. Więc dobudowują sobie koszek innymi książkami, które mogliby w innym miejscu mieć taniej, ale też działa kwestia marki, brandu, ale o tym nie mówimy, bo to jest początek tego, jakbyśmy to robili. Więc efekt tej lojalności marki, fana jeszcze nie występuje na, na początku. No chyba, że jesteś z pozycji influencer, to już ma media i teraz sobie buduje biznes wokół tego. Okej, okay, dobra. Jak jestem taki początkujący. To zakładam, że nie mam swoich sociali, nie mam jeszcze listy adresowej, nie mam niczego. A powiedzmy, jakiś tam ten ruch pierwszy się dzieje i jakie działania, które się nie skalują, robiłby Marcin Osman ręcznie, żeby właśnie tych pierwszych klientów, czy w ogóle co byś robił z tymi pierwszymi klientami? Robiłbyś coś, czy nie? To już powiedziałem, tylko podsumuję. Pisał artykuły na branżowych portalach, tych mniejszych. Robił sprzedaż do grupy, która już mnie znaczy, moi znajomi, przyjaciele, klienci i tak dalej. Walidował tym używam moich mediów, bo każdy ma swoje media Instagram, Facebook, YouTube, każdy może mieć dzisiaj tam może mieć zero followersów, ale możesz tych, te grupy zwiększać przez być aktywny publikujesz content, masz 3 lajki piszesz prywatną wiadomość, hej jo, dzięki za lajk like, czy mogę dać ciebie coś więcej zrobić, jaki temat artykułu cię interesuje, jakie wideo cię interesuje i rośniesz organicznie, czyli masz jeden post, 3 lajki, drugi post, 4 lajki piąty post, 6 lajków i się okazuje, że jakaś rolka się ruszy wiralem u mnie to było na przykład zrobienie wywiadu no, z Hofem, z Robertem Grynem e, na początku Jacek Wiśniewski z mną rozmowę. Na początku mojego YouTube'a, też to pomogło fajnie rozwojowi kanału i ruch, i książka i tak dalej. Więc to okay, się a dzieje. A działania posprzedażowe, Marcinie. Posprzedażowe, że już ten klient ode mnie kupił tą książkę, ja mu się ją wysłałem, on już ją dostał. Robisz coś z tym klientem na początku, czy. Można czy nic mu nie wysłać robić. maila, że hej, jo, mamy nową ofertę, można go zaprosić na webinar i mu proponować coś, co będzie innego poza książką. I wtedy ludzie znowu mówią: No, no, muszę kolejną książkę napisać. No, nieprawda. Możesz się albo wydać, albo kupić w innym miejscu i zrobić z tego pakiet. Czyli kupujesz, nie wiem, VUD, książkę, booka, audiobooka i konsultacje w mastermindzie. Bo mamy produkt za, już nie za 5 dyszek, jak książka, ale na przykład za stówkę, 2, 3 albo 5. No i jest ekstra produkt. Możesz sprawiać konsultacje w branży, którą się zajmujesz, tym, którzy kupuje książkę. Książka. Nie, obsłudzę klienta, robisz szkolenie dla restauracji, hoteli i całej branży gastro, Jak najlepiej służyć klientowi. Czyli książka jest wizytówką A... wtedy? Jest wizytówką, prezentem. Mamy klienta, który nas kupuje regularnie książki, które daje za free swoim klientom. O, bardzo fajny przykład. Czyli dowiedz się czegoś z tej książki i jak będziesz chciał więcej, to przyjdź po mnie po konsultację na tej zasadzie troszkę. Albo po prostu prezent, daję ci prezent i jakiś tam klik w głowie tej osoby się dzieje, że jest obdarowana czymś fizycznym. Czyli mamy ten produkt fizyczny, po angielsku, physical product, nie? Lepiej brzmi, niż, taka, niż że masz papierową książkę. W wielu rozmowach pada coś takiego, że chciałbym wydać książkę, kompletnie nie wiem o czym i moje przemyślenia nadają się na książkę. To, co się wydarzyło w głowie twojej lub co obserwujesz, dzieje się w głowach autorów, że jednak tą książkę siadają, piszą i wydają. Nie mam pojęcia. Najczęściej jest u nas taki przypadek, że klient przychodzi mógł napisać książkę i mówi to słynne zdanie, bo ja mam lekkie pióro Jezus Maria, jakie ja to słyszę, to umieram. Czyli ktoś mu powiedział, że ty ładnie piszesz, nie? Tak pani może poloniska podstawówce. On tak ładnie pisze. Ale nie wiadomo, czy chodziło o to, co pisze, tylko czy ładnie szlaczki robi w zeszycie, tak? Lub może jedno i drugie, może jedno i drugie. Więc chodzi o, chodzi o ten market fit, czy Tą książkę wydając, robię sobie dobrze u siebie w biznesie, czy w brandzie, Czy ona robi dobrze klientom, którzy ją kupią? Są to odpowiedzi merytoryczne, gęste i wartościowe. Że jest tak, 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 tak. No to super. Natomiast większość z nich chce pisać historię życia. Historia życia z tego co wiem, to się nie sprzedają. Um, Mówię o takich wiesz, świeżych historiach życia. A jednocześnie historia życia, gdzie są wyciągnięte na no, wiesz, lekcje, to już jest zupełnie inna książka. Czyli może być biografia, a może być. No, Wim Hof zrobił swoją biografię, tak naprawdę, ale to jest tak dużo podręcznikowych części książki, że ona jest książką how-to. Czyli how-to jest osadzony na, na, na tle, jakim jest historia Wim Hofa. Moja książka ci Ucieka i ci Ucieka 2 też są historiami, esejami na punkcie, których wyciągnąłem dla widza lekcję, dla, dla słuchacza lekcję. Dla widza też. Dla widza, też, Dla widza też, w naszym tak. przypadku. E, Okej, okay. bo jeszcze jeden winchot mnie interesuje, bo przecież m, to nie było tak, że e, inni wydawcy, czy inni wydawcy nie widzieli książki Pimachowa, Wyprzedziłeś no, widzieli, wszystkich no, innych wydawców? Kup, kupno tej książki, nie widzieli tych jest... grup, wiesz, nie widzieli tych grup społeczności. Jak zrobiłeś to, żeby kupić przed dużym wydawcą książkę tego typu? No w tym przypadku odpowiedź jest e, na innym poziomie, czyli zapłaciłem najwięcej. Okay. Czyli w licytacji o ten tytuł byli inni wydawcy i ja zapłaciłem najwięcej. Po Czyli po już zaszło do licytacji i było dużo chętnych. A to jest już ta ostatnia mila, nie? Czyli co zadecydowało, że e, dostałeś, dostałeś tej akcji licytacji dopuszczone, Bo też to to nie każdy może stąd po prostu wejść i rzucać pieniędzmi. No może prawie każdy, ale ktoś musi o aukcji w ogóle wiedzieć, nie, więc no bo musisz mhm. mieć ekspertyzę branżową, że ta aukcja się w ogóle odbywa i że no nie może przystąpić. Byłem w aukcji o tytuł tanego um, Robinsa, tej książki Money, Mistrzowska Gra. I tą aukcję przegrałem, bo mnie wykopali, mówiąc: w skrócie Spoko, ale nie masz portfolio. Więc zgłosiłem się do nich trzy lata później, pokazałem portfolio, które powstało w tym czasie, i wydałem najnowszą książkę Robinsa pod tytułem Niewzruszony, Unshakeable. Tego już po jakimś czasie, i dopiero budując po drodze kolejne elementy. Ale dosłownie odpisałem na tego maila, w którym mówią, że nie. Po trzech latach odpisałem, pokazując portfolio i że chcę wydać nową książkę. I Wtedy już się dało. Tak, książka jest już faktem, jest wydana od chyba trzech lat czy dwóch lat. A w międzyczasie odkupiłem cały nakład książki od wydawcy poprzedniego książki Mani Mistrzowska. Gra. Przez tę książkę jest tylko wyłącznie u nas i na górze, na półce sobie leżą. Taka gruba książka tutaj. Czyli wydawca, który to wydał, miał duży nakład, z którym nie wiedział, co zrobić. Tak, ja mu pomogłem ten problem rozwiązać. Teraz te książki Mani są tylko i wyłącznie dostępne w magazynie Imker. <noise> I u Marcina Osmana na osmp.pl. Tak jest. Tak, Dobra, tak Marcin, doskonałeś o tych książkach. To gdybyś miał z całej swojej oferty, ja mam swojego faworyta, wybrać jeden tytuł, który może pomóc człowiekowi. Ja później ci powiem, jaki jest mój faworyt. Tylko zauważyłem jedną rzecz, zanim jeszcze odpowiesz na to pytanie, że to nie jest tak, że wszystkie książki trafiają do ludzi w każdym momencie. Tylko w zależności od momentu, w którym jesteś na swojej drodze jako twórca, trafiają do ciebie inne. I czy się zgadzasz? A po drugie, jaka jest książka? A, nie wiem, nie wiem, czy wiesz. Wiem, użyłeś słowa twórca, więc jest tylko jedna książka, to możesz sobie powiedzieć, że jest istotna. Nie zupełnie. Ale dawaj, jaką książkę byś widział jako swój taki faworyt? Z całej oferty, bo jednak tych książek wydałeś dużo. No to trzy, jak nie możesz jednej. Dobra, dzięki. No to tak, Felix Denis Jak Zdobyć Bogactwo. Książka o takim bardzo kontrowersyjnym tytule, często skamerskim, nie? bo dużo produktów, jak zdobyć bogactwo, how to get rich quick, nie? ale to jest taka biblia napisana przez bardzo bogatą osobę i napisana z dystansem, pół książki zniechęca w ogóle do drogi w bogactwo, a jak już tą drogę podejmujesz, powiem Ci jak. Bardzo gęsta książka. Dalej, u mnie ogromną rolę wywarły książki garygowania Czuka ekonomia wdzięczności i przebij się i wybij się. A trzecia... To e, trochę winną Mańkę, czyli Wim Hof, czyli kwestie zdrowotno-rozwojowe, to, to te trzy książki bym powiedział. Czyli bogactwo. Gary to bym powiedział ogólnobiznesowo e, sprytne radzenie sobie z wieloma tematami i w ogóle podejście do marketingu i sprzedaży, a Wim Hof jako już taka bardziej życiowa pozycja zdrowotna, w w kierunku zdrowia, lifehackingu zdrowotnego, no i też dla twórców to oczywiście Pressfield, albo wojna sztuki, albo do roboty. Znaczy, to ja właśnie do Pressfielda chciałem nawiązać, bo moja ulubiona książka u ciebie, to nikt nie chce czytać twojego gówna, która mega otwiera oczy na temat pisania, gdzieś tam jest, na pewno. U mnie też gdzieś na półce Miałem gdzieś tutaj, tutaj stoi. Drogu, za gdzieś, na, 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 to jest, to sens, jest tak? po prostu książka, którą trzeba przeczytać, i tutaj też jest mnóstwo porad, ale też historia autora, który gdzieś tam przechodził e, po kolei przez różne e, przedsięwzięcia. Lada moment też będzie wywiad z e, Pressfieldem, który już nagrałem i jest obrabiany w kolejce czeka na tłumaczenie, gdzie jest kontynuacją to, o czym mówiliśmy. Też a propos książek, że u nas każda książka ma rozwinięcie, jest to albo Wywiad z autorem, albo jakiś webinar z autorem, albo jakiś projekt edukacyjny z autorem poszerzony. Więc my żyjemy tymi książkami, które wydajemy. Pressewit mówi o tym akcie e, sztuki, że to jest walka z oporem, daj narzędzia, no to też z tego korzystamy. Dzisiaj nawet taki cytat widziałem, że jesteśmy na Ziemi po to, żeby tworzyć, więc, więc każdy z nas jest twórcą, więc czemu mamy nie tworzyć? Dla tych, którzy boją się nacisnąć guzik opublikuj albo wysi, albo. albo, albo a to, jest, to jest w ogóle świetny temat, pasujący się w to, co chciałem cię jeszcze zapytać, bo patrz, czy to, y, czego było ci się najtrudniej nauczyć, drodze twórcy? Bo myślę, że przeszedłeś wszystkie etapy, pisania, publikowania, wideo, inne. Czego, co było najtrudniejsze? To, to wziąłem od Wajnerczuka czy cierpliwości. Serio. Ja wtedy nie komentowałem, co on o tej cierpliwości tak tłuczy, a był chyba rok czy dwa i on cały czas patient, patient, cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. Że robisz, robisz, nie ma efektów. Robisz, robisz, nie ma efektów. Robisz, robisz, o! Coś pyknęło, ale mały efekt. Robisz, 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 jak gdyby, boom! Wim Hof. Albo boom! Wideo na świeć banki na YouTubie. Albo boom! z gościem mu kogoś mówisz o książkach, to później tutaj książek zapięć od koła w dobę, nie? I ty nie wiesz, co się dzieje w ogóle. I to są rzeczy, jakie doświadczyłem. Jakby. Czyli, czyli Albo... nie przerwać, zanim nie. Zanim coś nie wypali, tak? Czyli trwać to no tak, no, się Krzysiek, robi. No, ty wiesz, bo ty to wysyłałeś. Ja w październiku sprzedałem 1500 książek do jednego klienta. Od was wyszło do niego e, 300 egzemplarzy fizycznie z Imkera, a pozostałe 1200 już po prostu z drukarni mu wysłaliśmy, omijając w ogóle tą logistykę taką mhm. E, mhm. zbędną, nie? 1500 książek, będąc na plaży w Portugalii, pisząc klientem na Instagramie i na mailu. Czy to jest w ogóle choćbym nawet wiesz, jakiś mega rabat dał, hurtowy, hurtowy. dałem, to, to, to dalej klient kupił 1500, tak, jeden są, klient są wydawcy, którzy wydają książki i nie potrafią tyle sprzedać do momentu, kiedy Czyli mi się licencja, czyli tych pięciu lat nawet no ale mamy trzy książki, gdzie nam się skończyła licencja i nie przedłużaliśmy, bo książka nie pyknęła na rynku, a w mojej ocenie robiłem wszystko co sztuka pokazała i nie zaskoczyło książka Jamesa Czera bogaty pracownik. Genialna książka. Świetna nie książka. W ogóle, w, ogóle, nie w ogóle inne jego książki też są świetne. Tak. tak. I nie chwyciła. sobie robić wydawnictwo na książkach Altuchera, bo on jest bardzo płodny. Dawno go nie czytałem, nie oglądałem. Więc w sumie czy jest istotne, jaką książkę się wydaje? No nie do końca, bo można mieć niemalże dowolną książkę na liście bestsellerów Amazona, dotrzeć do niej. Robisz to listę stu takich książek i tam jeden ze stu się zgodzi, dobra, reprezentuj mnie jako wydawca w Polsce. I wtedy robić wywiady, materiały, to samo, co o czym dzisiaj rozmawialiśmy. No, Ja zakładam, że kupując książkę, że autor mi w ogóle w niczym nie pomoże. To może powiedzieć, no ale robisz z nimi wywi nim wywiady. Większą wartością relacyjną dla mnie jest zrobienie wywiadu z Pressfieldem, niż wpływ tego wywiadu na zakup książek Pressfielda w Polsce. Okej, okay, no to mam takich kilka pytań na koniec, bo z tego, co powiedziałeś, yy, i z życia na Instagramie, yy, ludzie często wyciągają mylne wnioski, czyli. To nie jest tak, że wszystko nam się udaje. I czy Marcinowi Osmanowi wszystko się udaje, tak jak niektórzy twierdzą, czy jednak nie? Ostatnie pół roku, co ci nie wyszło? Ostatni tydzień. Instagram mi przyciągnął zasięgi na storiesie. Dla tych, którzy nie kumają co chodzi, to mam na storiesie 5-6 tysięcy osłon. To jest bardzo ważne narzędzie komunikacji bezpośrednio z moimi klientami i fanami. Czyli mając te 5-6 tysięcy mogę robić spontanicznego live'a, mieć tam 200 osób i zrobić 50 transakcji podczas live'a 15 minutowego. A teraz mam poniżej tysiąca. To jest sygnał, że mam znowu na wakacje wrócić i pokazywać palmy i będą większe zasięgi? Może tak. I na to nie mam odpowiedzi, nie zrobiłem niczego, co łamie regulamin, ale wypadłem z algorytmu, tak sobie to e, typuję, więc to, to mi trochę smutno, bo budujesz Instagram, jest duży, a wiesz, że to ci tnie zasięgi, zakręcając kurek z wodą i nie masz jak tego zmienić. No, no, no nie. A co budować zamiast Instagrama w takim razie? No u nas działa dywersyfikacja, czyli wszystko. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, webinary, mailingi, um, guest podcasty, projekty partnerskie z kimś, eksperymentowanie. Rozumiem, ale to wiesz, bo jak, jak słyszę wszystko i mam początkującego autora czy wydawcę, no to on ma, on ma przerażenie w oczach, on nigdy nie, nie wie, że zrobić wszystko, ale mam też jeszcze wiesz co, w głowie Gary'ego który życie Garego nie wygląda tak jak życie osoby, która siedzi i nagrywa wywiad do kamery, tylko ma cały sztab ludzi, którzy na Garego pracują, którzy ogarniają materiały, wywiad i tak dalej. To jak to zrobić? Ja tak bardzo chciałem nagrywać tak jak Gary Wajneczuk, że nawet miałem operatora, który obsługiwał Garego Wajneczuka na kilku nagraniach w Londynie, dokładnie tę samą osobę. I w momencie, jak zrobiłem 3-4 odcinki, zobaczyłem, że to co, co takie? Że to u mnie, że to u mnie nie działa. I dzięki temu bardzo szybko wyleczyłem się z tej formy. Mam operatora, który za mną podąża cały, cały czas. Po pierwsze, nie mam biura, siedzę w domu, więc nie chcę mieć kogoś, tutaj, żeby latał za kamerą, za uchem. Więc ja się muszę nauczyć sam być twórcą kontentu. Jak byłem teraz na wakacjach, no to wziąłem na pół dnia, zatrudniłem operatora ze sprzętem i miałem tak: miałem sześć koszul na wieszakach, samochód, operatora ze samym sprzętem. I zrobiliśmy pięć różnych lokalizacji i z tego powstało osiem wideo, które każde będzie w innej koszuli, w innej lokalizacji, a lokalizacje są kosmiczne, wiesz, na klifach, wzgórzach, kosmos, no przepiękne widoki Madele. I te wideo się będą pojawiały u nas co piątek, ale oprócz tego są wideo nagrane na iPhone'em, wideo nagrane teraz z tobą, w piątek nagram wideo w studiu podcastowym w Warszawie ale nie zakładam, że to podcastowy, podcastowy studio jest najlepsze do moich treści, tylko wiem, że lepsze treści sobie moim telefonem, bo on zawsze jest pod ręką. Więc tak odczarowując ten mit tego Gary'ego Waniaczuka, ja szybko doprowadziłem do tego, ok, stać mi na to, że mogę taką osobę zatrudnić. Zrobiliśmy eksperymenty, ok, to do mnie nie jest dopasowane, nie, że Gary nie ma racji, tylko to do mnie nie pasuje, ale mając firmę z open Space ludźmi, to bym pewnie takie rzeczy robił. Czyli na przykład będąc z tobą, mieniłbym takie właśnie vlogi z placu boju, bo tego nie widać, nie widać nigdzie. To zapraszam cię na Office Hours na naszym kanale na YouTubie, bo właśnie nadajemy tam ostatnio z magazynu i chodzimy po magazynie, opowiadamy co się dzieje i w ogóle. Pięknie, dokładnie. No, no. tak jest. Dobra, ale wiesz, Marcin, ale jeszcze ciągle wrócę do tej osoby jednak początkującej, bo jak w sobie przełamać to publikowanie? Nacisnąć publikuj i się nie przejmować, bo jak nikt nie zobaczy, to i tak nikt nie zobaczył, więc nie ma się czym przejmować, czy co musisz zadziać w głowie, żeby jednak wyjść? Mniej więcej tak, czy tak. Punkt pierwszy: kupujesz książkę bez chwila do roboty. Czytasz tą książkę w dwa wieczory, nawet w jeden i ci pyka w głowie albo nie. Jak ci nie pyknęło, znaczy, że Trzeba No Kolejną krążkę przez Pressfielda. Nie, nie. Jeżeli ktoś nie ma, nie ma ciśnienia, żeby sprzedawać, znaczy, że nie ma ciśnienia, żeby sprzedawać. U niektórych tak działa, na przykład nie wiem, mają mało pieniędzy, więc wiedzą, OK, muszę sprzedać więcej, żeby mieć więcej pieniędzy. U innych, którzy mają mało pieniędzy, nie ma tego mechanizmu, czego nie rozumiem i szukam jakichś innych opcji. To może pójdę na pracę do kogoś. To może pójdę po zasiłek. A u niektórych osób pyta, no dobra, muszę sprzedawać więcej chyba najbardziej kontrowersyjnym wideo mojego sezonu ostatniego jest wideo, gdzie mówię, żeby sobie poradzić z inflacją trzeba sprzedawać więcej, zarabiać więcej o Jezus Maria, ile hejtu a jak inaczej, tak samo z sprzedażą chcesz mieć więcej, no to siadasz na dupce i w tym wideo trwającym pewnie z pół godzinki już masz tyle gęstego, że wdrażasz, 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 wdrażasz. po kolei przejść przez tą listę i, i, i wyjdzie, no dobra, ale to, jak to przełamać, to, to publikowanie. No, jest tylko jeden sposób. Naciskasz guzik upload albo send, weźli, i, i tyle. Lecisz dalej. Po prostu mam taką chwilę. Nagrywasz że... kolejny materiał. Tak. Bo oni wszyscy na początku myślą, że to wideo, które będzie słabe, nie wiem, brzydkie, niemądre, to, to, że ktoś je zobaczy i ktoś powie, że ktoś jest nie wiem, niemądry, jako słaby twórca. Bo chciałem powiedzieć, że ktoś powie, że jest chujowe wideo, a nie chciałem przeklinać. Ale to, o to właśnie <laughs> chodzi. E, o to właśnie chodzi. Jest to trening. Na początku jest bezpiecznie, bo nikt się nie ogląda, wrzucasz sobie wideo. Jak masz już 15 wideo, 15 artykuł, to już trochę zaczynałeś kumać. Aha, to działa, to nie działa. To ich interesuje. Te lekcje, ta wiedza są najbardziej wartościowe dla mnie i to działa. Eee, więc jak masz pierwsze wideo, to jest pewnie słabsze, no to one jest przykryte tą treścią nowszą. Czyli cały internet promuje nowsze treści. Facebook, YouTube, Instagram promuje najnowsze treści, a, nie te, a wręcz zakupuje stare treści. U mnie też można zobaczyć pierwsze wideo, jakie tworzyłem. Słabe światło, yy, jakaś dziwna kamera. Ja w ogóle nie, wiem, nie wiedzący, jak nagrywać. A teraz wiem, że tą kamerką, jaką miałem, jakąś podstawową, można było wyjść na zewnątrz, w świetle dziennym, ale w cieniu, nagrać dobre wideo i tyle. Tyle. I tym się zajmij. Idź po kolei i testuj, co działa, co nie działa, nie bój się publikować i nie bój się wydawać książki. Um, ja bym to poradę rozszerzył chyba, no nie bój się sprzedawać online no bo wydawanie książek jest jednym z, z tematów, zasobów, no my mamy książki jako autorzy, książki jako wydawcy, książki jako sprzedawcy y, książki jako influencer książki jako jakieś deale łączone z innymi ludźmi um, Co mamy wokół książek kursy, więc u nas dywersyfikacja jest spora, mamy e-booki, audiobooki E, mamy... co jeszcze mamy? No wszystko wokół książek, co sobie możemy wyobrazić. Więc nie jedną rzecz, ale to wymagało dokładnie cegiełki stopniowo. Kolejna, 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 kolejna to cegiełka. Czyli jednym słowem, bądź tą osobą, która chce się rozwijać i tu mówimy i o życiu, i o produktach, a nie tą, która jak widzi problem, to woli się zwijać. No to definiuje przedsiębiorcę, czy... Czyli tym bizonem, który patrzy w oko sztormu, czy krową, która ucieka, bo, bo jest na horyzoncie chmura? No, to bardzo ta metafora mi się podoba. I też prawdziwa w świecie bizonów, że bizon się nastawia do tej burzy łbem, a krowy zwijają. I tym optymistycznym akcentem <noise> kończymy tę rozmowę. Dzięki Marcinie. <noise> Dziękuję bardzo, Krzysiek. Dzięki za przesłuchanie i obejrzenie tego wiadu do końca. Jeżeli Ci się podoba, pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować. Wybrany przez Ciebie kanał, czy to YouTube, czy podcast, czy po prostu subskrybować naszego bloga. Zapraszam Cię także do subskrypcji mojego newslettera dla twórczy i twórców, w którym dzielę się najciekawszymi materiałami dla osób, które chciałyby zamienić tworzone treści na produkty i sprzedawać je w internecie. Link do zapisu do newslettera znajdziesz poniżej w opisie filmu, także zapraszam serdecznie.